We wtorek Rada Nadzorcza Rewitalizacji zdecydowała, że nowym prezesem spółki zostanie Dorota Rajkowska. Była jedyną kandydatką. Rajkowska zastąpiła Roberta R., który w lipcu z powodu prokuratorskich zarzutów o korupcję został zawieszony, a następnie zwolniony. Przed nową prezes duże wyzwanie, bo ostatnie miesiące mocno nadszarpnęły wizerunek spółki. W pierwszej kolejności jest organizacja tej spółki, no bo też tutaj, jeżeli chodzi o pracowników, zostało to bardzo zamieszane, więc chciałabym zorganizować strukturalnie przede wszystkim, także stanowiskowo też kompetencje przydzielić odpowiednim osobom, bo w tej chwili też są zdublowane stanowiska, także też to jest najważniejsze zadanie. To także różnego rodzaju rozliczenia bankowe i kwestie księgowe, czy też m.in. ustalenie kwot najmu za lokale w dopiero co oddanej do użytku zrewitalizowanej kamienicy Rynek 12, Wałowa 22. Równocześnie te prace, które są, bo mamy na ulicy Wałowej rozpoczętą budowę, która już jest bardzo zaawansowana, także to wszystko, żeby układanie organizacyjne spółki nie zakłóciło tych prac, które są już rozpoczęte, a wręcz przeciwnie, żeby była możliwość jak najszybszej ich realizacji. Dorota Rajkowska ukończyła studia magisterskie na kierunku ekonomia. Posiada też tytuł naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. W latach 2015-2018 była prezes zarządu w porcie lotniczym Radom, a ostatnio pracowała jako główna specjalistka do spraw finansowania inwestycji w radomskim przedsiębiorstwie energetyki cieplnej Radpec.